Cześć, witajcie, tu Kwiatek Strzelnica TV, a to najbardziej kulinarny kanał o broni w Polsce. Dzisiaj zabiorę Was na 5-dniową wycieczkę do Fabulous Las Vegas. Czas rozpocząć relację z targów SHOT Show 2023. Oglądajcie! Odcinek oglądasz dzięki patronom oraz sponsorom kanału. Incorsa, przedstawiciel marki Schmeisser. Firma Kaliber. Best Hunters. Sklep strzelecko-myśliwski Puchacz. Firma Jammas, właściciel marki Strefa Celu. Militaria Tylice. Targi broni, myślistwa, outdooru i sprzętu, czyli SHOT Show, odbywają się nieprzerwanie w USA od 1979 roku. Pierwszym miastem, które gościło targi, było St. Louis w stanie Missouri. W kolejnych latach SHOT Show odbywało się w San Francisco, Dallas, Nowym Orleanie, Las Vegas, Atlancie oraz Houston. By od roku 2010 prawie na stałe, bo do 2027 zagościć w Las Vegas. Przyczyna jest prosta. SHOT Show to dziś największa impreza broniowa na świecie, która potrzebuje największych na świecie hal wystawienniczych, a te są oczywiście w Las Vegas. Zresztą wszystko w tym mieście jest największe i naj. Nawet akwarium hotelowe jest tak wielkie, że do jego czyszczenia i karmienia ryb używa się płetwonurków. Idę właśnie w kierunku Venetian Expo i Caesars Expo, czyli dwóch największych obiektów wystawienniczych w Las Vegas. Świeci nade mną dzisiaj piękne słońce, trochę gryzące w oczy, ale spoko. Ale za chwilę przejdę na drugą stronę ulicy, bo jestem przy bulwarach Las Vegas. Ulicy, z którą związana jest naprawdę bardzo ciekawa historia. Jest to jedna z najstarszych ulic tutaj w Las Vegas. Niegdyś był to główny szlak komunikacyjny między Los Angeles, które znajduje się za moimi plecami, a Salt Lake City, które jest teraz idealnie na wprost mnie. Las Vegas znajduje się mniej więcej w połowie drogi między tymi miastami. To właśnie tutaj, około roku 1830, pierwsi osadnicy z kościoła Jezusa Chrystusa Dni Ostatnich wybudowali pierwszy fort, czyli taki przystanek dla innych osadników, którzy właśnie tym szlakiem podróżowali. Co ciekawe, resztki tego fortu są do dzisiaj zachowane i są atrakcją turystyczną. Tutaj na wprost mnie replika murów, taka baszta jakaś obronna, widać naprzeciwko bramę, która oczywiście była zamykana na noc. Też część murów była po prostu układana z kamienia. Ten mur, który jest tam dalej, jest zrobiony z cegieł, które robili tutaj z piachu jakiejś, gliny, wody. Czymś to slepiali, słuchajcie. Po prostu robili cegły z niczego. Tak to się zaczęło. Natomiast tu, o, naprzeciwko jest budynek i to właśnie też taki budynek powstał na terenie tutaj tego fortu, ale już jakoś tam w latach późniejszych, kiedy tutaj też był punkt pocztowy, więc w około roku 1830 wybudowano właśnie pierwszy fort, a około 1850 właśnie ten budynek, już taki bardziej murowany, ogrzewany. I ten budynek tutaj sobie stoi do dziś. Tutaj jest cicho, miło, sympatycznie. Jak będziecie w Las Vegas, naprawdę miejsce warte odwiedzenia po prostu, żeby odpocząć trochę od hoteli, kasyn i całego tego zgiełku. Las Vegas otrzymało prawa miejskie około roku 1911, więc umówmy się, jak na tle europejskich miast, no to jest żadna historia. Mniej więcej w latach 30. ubiegłego wieku wprowadzono przepisy, które liberalizowały właśnie hazard, tudzież właśnie jakieś gry liczbowe i dlatego można było tutaj przyjechać i bez żadnego problemu na przykład przetracić majątek swojego życia. Mniej więcej około roku 1950 bardzo dużo korporacji zwęszyło w tym miejscu biznes i po prostu zaczęło budować ogromne hotele wraz z ogromnymi kasynami. I można śmiało powiedzieć, że mniej więcej od roku 50 ubiegłego wieku można mówić o ogromnym rozkwicie tego miasta. Ale z Las Vegas jest jeszcze związana jedna ciekawostka. Po co ludzie tutaj przyjeżdżali? Oczywiście po to, żeby grać w kasynach,
ale także po to, by oglądać grzyby atomowe, które było widać z okien hoteli albo wręcz z ulic, ponieważ tak naprawdę około 100 km stąd znajdował się poligon atomowy, na którym w latach 50. i 60. dokonano kilkuset prób jądrowych naziemnych i podziemnych. Co ciekawe, słuchajcie, większość tego pyłu radioaktywnego, który wydobywał się w czasie eksplozji, był bardzo skutecznie przez wiatry pustynne nawiewany właśnie dokładnie na teren Las Vegas. Po drugiej stronie bulwarów Las Vegas jest mój hotel i dosłownie zobaczcie, prawie naprzeciwko, o właśnie, jest wejście na teren Venetian Palace, Venetian Hotel albo Venetian Expo, czyli właśnie tego miejsca, gdzie jest short show. Ja dosłownie, gdyby tu było przejście, to bym przeskoczył po prostu na drugą stronę i mogę od razu wejść, czyli mam bardzo niedaleko. I tak naprawdę można wejść na targi short show tędy, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że tędy przechodzić musisz przez panie. Cały ten hotel, cały ten kompleks budynków, który zajmuje tutaj cały kwartał, przechodzisz przez restauracje, centra handlowe, jakieś korytarzyki, jest tutaj 14 różnych schodów ruchomych i tak dalej. I ja bardzo rzadko tędy tutaj wchodzę, ponieważ gubię się zwyczajnie. Ale kiedy pójdziecie dalej, o właśnie tędy, czyli bulwarami Vegas, dojdziecie do ulicy Sands, która jest niedaleko, a stamtąd dosłownie jest parę kroków do takiego głównego wejścia na teren Venetian Expo, gdzie jest rzeczywiście po prostu bardzo łatwo trafić. Tam też jest recepcja, jest rejestracja i tak dalej. Więc jak ktoś nie ogarnia tutaj tego całego, wiecie, Venetian Hotel, to lepiej po prostu pójść do ulicy Sands i w taki łatwiejszy sposób po prostu tam dojść. Żeby była jasność, nie da się pokazać wszystkiego w tej relacji. Jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Dlatego wybrałem tylko niektóre hale i niektóre stoiska, które chcę odwiedzić. Zaznaczyłem je sobie na mapie i będę podążał od punktu A do B, C i tak dalej. Jeżeli po drodze coś mnie zainteresuje, oczywiście wam to pokażę, ale jeżeli nie, po prostu jak koń z klapkami na oczach, będę podążał do przodu, bo w innym wypadku musiałbym tutaj spędzić co najmniej miesiąc. Zobaczcie, jakie stoisko odwiedziłem jako pierwsze. Tak, oczywiście, AXA. Idę się przywitać za chwilę z Ismetem. Idę znajomy, hi. How are you? Miło mi Cię poznać, miło. Mnie również, bardzo miło. Słuchajcie, AXA też wchodzi ostatnio w aery. Zresztą wszystkie tureckie firmy chyba zaczynają robić aery. Ciekawe, jak im to wyjdzie. Jak już zrobią, to sprawdzimy. Kilka stoisk dalej wystawiła się nasza fabryka broni w Radomiu, która wspólnie z MESCO pokazała naszą rodzimą produkcję broni i amunicji. Oczywiście nie zabrakło na stoisku naszych beryli i najnowszych grotów. No, trzeba przyznać, że na tle innych stoisk polskie może nie było największe, ale na pewno prezentowało się nowocześnie i bogato. Brawo! Słuchajcie, przyszedłem specjalnie na to stanowisko, żeby wam pokazać coś, co nazywa się, właściwie można by nazwać, rewolwero-pistoletem. Ładuje się do sześciokomorowego bębenka naboje. Następnie po zamknięciu mamy ergonomię pistoletu. To jest w ogóle, słuchajcie, pomysł z Armenii. Chcą to sprzedawać tutaj w Ameryce. Na razie pokazali tylko plastikowy demonstrator, ponieważ z powodu jakichś tam przepisów nie mogli przywieźć tej broni po prostu zrobionej z metalu i aluminium. Spytałem tutaj, dlaczego zrobili taką konstrukcję? Po co tworzyć rewolwer o pistolet albo rewolwer o ergonomii pistoletu? Rewolwer, który jest troszeczkę takim ballpapem wśród rewolwerów. I uzyskałem bardzo prostą odpowiedź. Dlatego, że można. Dlatego, że są ludzie, którzy lubią używać rewolwerów i chcą, żeby były na przykład właśnie ergonomii pistoletu. Dodatkowo tutaj jeszcze będzie można przyczepić na przykład kolimator. Strzelając z tej broni mamy nieruchomą lufę, czyli zachowujemy naprawdę bardzo dobre standardy rewolweru. Celność dużą, sztywność konstrukcji, a jednocześnie, słuchajcie, trzyma się to jak pistolet.
Jestem pod ogromnym wrażeniem takich konstrukcji i za to kocham Amerykę, że właśnie tutaj tworzy się takie rzeczy, które w każdym innym zakątku tego świata uważano by za bezsensowne, a tutaj na pewno kiedyś po prostu znajdzie się na to kupiec i odbiorca. Jeżeli ktoś lubi dziwadła strzeleckie i nietypowe akcesoria, to SHOT Show jest dla takich osób prawdziwym rajem. Tylko tutaj spotkasz gości, którzy produkują pierścionki na palec zmniejszające odrzut broni. Albo elektroniczne trenażery granatników RPG. Nie pytam dla kogo. Można znaleźć konwersję do Glocka z kolcobagnetem i wygrawerowanym laserowo fragmentem konstytucji USA. Jest też trenażer strzelania na bazie popularnej konsoli do gier, czy na przykład goście, którzy zrobili Aera, w którym możesz zmienić zespół lufy wraz z zamkiem i suwadłem. Tak, zamek i lufa tworzą jeden wymienny zespół, czyli prawdziwy koszmarny sen polskiego WPA. No, jednym słowem, SHOT Show to targi profesjonalnej broni i sprzętu i prawdziwy freak show w jednym. Kiedy przyjedziecie do Las Vegas na SHOT Show, zwrócicie uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. To jest organizacja tej imprezy. To, jak to jest zrobione. Jak tutaj dołożono wszelkich starań do tego, żeby wszyscy poczuli się zaopiekowani, żeby znaleźli to, czego potrzebują, żeby po prostu się nie pogubili. Co 5 metrów stoi tutaj człowiek, który ma tabliczkę information i możesz go spytać o to, gdzie jest kibel, restauracja albo gdzie jest stanowisko jakiejś firmy. I nawet jak ci nie potrafi wytłumaczyć, to weźmie cię pod pachę i cię tam zaprowadzi. Tutaj przy SHOT Show pracują setki ludzi, którzy są po prostu nastawieni tylko na jedno, żeby ci pomóc, żebyś mógł tutaj wszędzie trafić i wszystko zobaczyć. Uwaga, ciekawostka. Stany Zjednoczone Ameryki postrzegane są w Polsce jako raj dla posiadaczy broni. Nic bardziej mylnego. Owszem, są stany, takie jak Nevada, gdzie można nosić broń przy sobie pod warunkiem, że będzie widoczna, ale są też stany, gdzie zakazane jest posiadanie broni z wymiennym magazynkiem. Wyobraźcie sobie, że właśnie w tych miejscach sprzedawane są karabiny AR-15 z magazynkami, które są fabrycznie zakołkowane w gnieździe magazynka. A jedynym sposobem do ładowania broni jest wkładanie pojedynczo nabojów przez okno wyrzutowe łusek. Tak, zgadza się. Ale na szczęście głupie przepisy potrafią obejść mądrzy ludzie i robią takie patenty jak urządzenia do doładowania broni w sekundę właśnie przez okno wyrzutowe łusek. Dobre, co? Koniec z dziwadłami, które znajdą klientów tylko w USA. Poszukajmy czegoś, co ma szansę pojawić się u nas w Europie. Kolejne stoisko, które odwiedziłem, to Keltec. Moim zdaniem jedna z lepszych firm na świecie, która przełamuje standardy i podąża konsekwentnie nieutartymi szlakami. No zupełnie jak pierwsi pionierzy i założyciele Las Vegas. To, co widzicie, to na przykład PM zasilane amunicją 5,7 na 28 mm z magazynków do P90. A teraz to, co widzicie, to, no tak, wytłumiony Saab 2000. Wiecie co, kupiłbym, bo z pewnością ma mniejszy odrzut, który w Saabach 2000 jest niestety dość mocny. No i najfajniejsze na stanowisku Kelteka to balpapy, w których powoli i konsekwentnie stają się specjalistami. I daję słowo, robią to naprawdę coraz lepiej. Bardzo ciekawie prezentuje się Keltec bezkolbowy. Kiedy włożymy magazynek i chcemy go wyjąć, wystarczy uchwycić za niego i nacisnąć dźwignię, która znajduje się pod palcem wskazującym. Ciekawie to rozwiązane. W tym miejscu jest zatrzask zamka w tylnym położeniu. Pod kciukiem mamy bezpiecznik, widzicie, dwustronny. Bardzo prosto rozwiązany balpap, bardzo lekki. Muszę przyznać, że jestem tak na pierwszy rzut oka pod wrażeniem. Bardzo podoba mi się uproszczenie właśnie takich rzeczy jak wyrzucenie magazynka. Można było oczywiście ten guzik przesuwać gdzieś tu, w okolicy kabłonku, ale nie. Keltec wyszedł z założenia, że będzie po prostu prościej. No i mam nadzieję, że taniej. A zobaczcie to cudeńko. Bezkolbowiec. Wiecie, w jakim kalibrze? 7,62 NATO, czyli 7,62 na 51. Jicha! Magazynek też w bardzo prosty sposób można wyjąć, w prosty sposób odłożyć, bić właściwie. Patrzę, gdzie tu jeszcze jest zatrzask zamka w tylnym położeniu. Dobra. Obsługujemy.
już widzę. Ciach, ciach. Widzieliście to? Tu jest zatrzask zamku. Nie, no zajebiście jest to zrobione. I jeszcze ten kaliber, słuchajcie, no. Hello. Macie, kurde, takiego potwora i do tego bezkolbowego. No jest naprawdę nieźle. Ale słuchajcie, ergonomia tej broni została rozwiązana naprawdę świetnie. Zobaczcie, pyk. Okej, okay, teraz pyk. I zespół ruchomy jest już w przednim położeniu. Dzięki. Na razie, szczerze, na Kelteku tutaj za moimi plecami bawiłem się the best, najlepiej. Z czymś mnie zaskoczyli, kurna. A nie pokazali kolejnego AR-a 15, nie? Słuchajcie, żeby tutaj obejrzeć tylko i wyłącznie stoiska z karabinami AR-15, należałoby spędzić co najmniej tylko w jednej hali w tydzień, żeby dokładnie je obejrzeć i dokładnie na przykład pokazać. Co ciekawe, prezentowane są tutaj marki na przykład znane w Polsce jak BAT, ta, która robi Workhorse'a, jak Stag Arms, jak Bushmaster, ale też, słuchajcie, są tutaj prezentowane marki typowo amerykańskie, które w Europie są praktycznie w ogóle nieznane, ale tutaj są bardzo popularne, ponieważ tutaj Amerykanie cenią sobie niską cenę za tego AR-a 15. I znaleźć tutaj można, słuchajcie, producentów, którzy robią te AR-y za 500 dolków, za 700 dolarów, to już jest taki wow, troszkę lepszy, nie? To policzcie to sobie. Gdyby tak wziąć, przeliczyć na złotówki, to jest w agencjach 2,5-3 tysiąca złotych. Umówmy się, dla Amerykanina 500 dolarów to jest, wiecie, taki wydatek jak dla nas może, nie wiem, 500 złotych, nie? I tutaj takich AR-ów budżetowych jest po prostu mnóstwo. Tu jestem teraz w hali, gdzie właściwie co drugie stoisko albo stoisko obok siebie to są tylko i wyłącznie AR-y 15. I oni nawet te budżetowe robią w wielu wersjach. Z łożami plastikowymi, jakimiś risami, memlokami i tak dalej, i tak dalej. Raj, po prostu raj dla miłośników tak zwanych Black Life. Skoro o AR-ach 15 mowa, zajrzałem na stoisko Daniel Defense. Tam oczywiście pokazano pełen wybór AR-ów znanych od dawna w Polsce, na czele z najnowszymi RIS 3, ale także zobaczyłem wersję DD4 w wersji S z lufami 11,5 cala, które pewnie niedługo będą dostępne także w Polsce. Dobra, zróbmy sobie króciutką przerwę na jedzenie, bo właściwie zauważyłem, że my tu gadu-gadu, a ja nie jadłem jeszcze śniadania. No to chodźcie do Denny's. To jedna z najstarszych sieci fast foodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zaczynali od sieci kawiarni tak naprawdę, miejsca, gdzie można było wypić kawę i zjeść ciastko. Ale mniej więcej od lat 50. zaczęli serwować właśnie śniadania w postaci takich tostów bogatych w szynkę, jajka, jajecznicy, sosyżów i tak dalej. I dzisiaj ta sieć jest znana w Ameryce właśnie jako miejsce, gdzie można zjeść od samego rana, od właściwie 6 rano, zjeść dobre śniadanie, takie bardzo obfite, z sosyżami, jakimiś pieczarkami, hash brownami i tak dalej. W każdym razie, jakbyście chcieli w Las Vegas zjeść naprawdę tanio, to Denny's jest bardzo dobrym miejscem, ponieważ tutaj za naprawdę obfite śniadanie, lunch, zapłacicie nie więcej niż 14 dolarów. I do tego dostaniecie za darmo kawę. Tostach, który dostałem, jest ujsera i słuchajcie, jest jajko i jeszcze multum masła, to wszystko ocieka tłuszczem, kaloriami i cholesterolem. Na targach wystawił się także turecki Tisas, który w Polsce znany jest już od jakiegoś czasu z całkiem udanych i tanich kopii Coltów 1911. Oczywiście Tisas pokazał kolejne kopie jedenastek, ale także polimerowe, bezkurkowe pistolety, które w standardzie posiadają gniazdo pod kolimator i są produkowane również w wersji subkompaktowej. A skoro już jesteśmy przy tureckich fabrykach, znalazłem bardzo ciekawe subkompakty z nieznanej w Polsce tureckiej firmy Huglu. Zobaczcie, jak przyjemnie wygląda. Bardzo malutki pistolet. Troszeczkę nawet, muszę przypominać, mi troszeczkę H11, HS Produkt. Troszkę. Może wiecie, te małe pistolety w ogóle są bardzo podobne do siebie.
praca zamka bardzo przyjemna. No i słuchajcie, całkiem przyjemny spust. Należałoby go oczywiście bardziej zbadać, popatrzeć, ale na pierwszy rzut oka Turcy potrafią naprawdę w broń i robią to coraz lepiej. A tutaj taka ciekawostka. Pistolet Strike One, ale nie robi go już Arsenal Firearms, tylko American Precision Firearms. Ciekawe, czy to tylko zmiana nazwy, czy po prostu zupełnie inna firma. Ale jak widzicie, bardzo dużo różnych, o zobaczcie, ciekawych modeli. No i co najważniejsze, te, które teraz tutaj oglądam, są na metalowych szkieletach. Taka jedna z ciekawostek tutaj targów Shot Show. Za moimi plecami, słuchajcie, policjanci, nie ochrona, nie jakieś tam security, tylko normalnie, słuchajcie, targów Shot Show pilnuje regularna policja, która na co dzień pilnuje porządku na ulicach Las Vegas. Szczerze, bardzo mi się to podoba. To, co teraz widzicie, to najnowszy pistolet ze stajni RIA, czyli Rock Island Armory. To także doskonale znany polskim użytkownikom producent broni, takie jak udane i tanie kopie Coltów 1911. Tym razem RIA pokazała pistolet sportowy o niskoprofilowym zamku, aluminiowym szkielecie, kwadratowej lufie, no oczywiście na zewnątrz, i nietypowym sposobie ryglowania, którego nie wiedzieć czemu nie chcieli mi pokazać. Powiem wam tak, moim zdaniem ten pistolet rygluje się przez przekoszenie lufy, ale też do końca nie jestem o tym przekonany, no bo kto ich tam wie, co wymyślili. Trzeba będzie poczekać, aż pistolet pojawi się w Polsce, wtedy wezmę go na warsztat i wam dokładnie pokażę. No chociaż nie do końca wiadomo, czy się pojawi. Dlaczego, spytacie? No to już wam odpowiadam. Większość firm, nawet europejskich, która tutaj się znajduje, to jest na przykład Glock USA, to jest CZ-ka USA, Beretta USA. I tak naprawdę te firmy, które mają w nazwie USA, to są odrębne firmy, które produkują tylko i wyłącznie na rynek amerykański, które wymyślają różne rzeczy tylko i wyłącznie na rynek amerykański i nie mają nic, ale dokładnie nic wspólnego z europejskimi pierwowzorami. Najlepszym tego przykładem jest Beretta USA, która zaprezentowała na swoim stanowisku Berettę APX A1 Carry, której w Polsce, panie, nie kupisz, a tymczasem w USA jest dostępna od 4 lat. Ot taka ciekawostka. Skoro na stoisku Beretty już jesteśmy, to warto wspomnieć o najciekawszej premierze Beretty na Shot Show. Premiera, która wzbudziła naprawdę duże zainteresowanie, to Beretta 80X Cheetah, która bardzo przypomina pomniejszoną 92. Cheetah 80X to tak naprawdę rozwojowa wersja Beretty Cheetah 81, 82, a właściwie 83, bo właśnie ten model zasilany był amunicją 9x17 mm Browninga, zwaną powszechnie shortem Browninga. 80X ma wypłaszczony z tyłu chwyt, nowe przyrządy celownicze, gniazdo pod kolimator, szynę Picatinny i bezpiecznik z dekokerem. Ogólnie 80 prezentuje się naprawdę bardzo ładnie, ale najciekawsze jest to, że nie strzela powszechną 9, tylko właśnie shortem Browninga. Otóż według Beretty to lepszy nabój do samoobrony. Dzięki zastosowaniu 9 short broń nie kopie tak mocno i pozwala celniej strzelać w stresie. No a poza tym sami przyznajcie, 80X wygląda naprawdę cool i sexy. Yes, we sent some quotation. A tutaj jestem na stoisku Recover. Pokazywałem wam już te konwersje, przy czym teraz na Shot Show są, można powiedzieć śmiało, takie najnowsze ich wersje z dodatkowymi chwytami, jakimś oszynowaniem. No muszę przyznać, że są o wiele bogatsze niż to, co wam pokazywałem do tej pory. Są oczywiście też w różnych kolorach, zobaczcie, z dodatkowymi akcesoriami pozwalającymi na przykład zamontować kolimator, który co ciekawe jest idealnie na poziomie wzroku. No, powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo mi się to podoba. Bardzo kompaktowe, no i oczywiście do Glocka.
Osobna kategoria targów i setki osobnych stoisk to oczywiście customy, czyli broń tuningowana na bazie produkowanych konstrukcji lub budowanych całkiem od podstaw. Na SHOT Show nie ma chyba konstrukcji, której jakaś amerykańska firma nie wzięłaby na tak zwany warsztat. Tutaj nie oszczędzają nawet tanich Taurusów czy Rugerów. Co da się stuningować i dopimpować, to z pewnością w USA jakaś firma to zrobi i oczywiście z dumą pokaże w Las Vegas. Jestem na stoisku Shadow System. Taka ciekawostka, w Polsce firma jest dobrze znana z kopii właśnie pistoletów Glock, czy kopii, no tak naprawdę dopimpowanych wersji tego pistoletu, ale tu zobaczcie, jest też taka, tak właśnie Shadow System, który jest, powiedzmy sobie, zrobiony na bazie Glocka 43X, czyli takiej broni do codziennego noszenia. Wygląda naprawdę ciekawie. Okej. Ciekawe, kiedy w Polsce? Mam nadzieję, że kiedyś. A to już stoisko Evan Herstal. Tak, to ci od Skara, ale w USA pokazali produkowane przez siebie karabiny AR-15, w pełni oburęczne, z różnymi długościami luf. Ale nie napalajcie się za bardzo, bo jest duże prawdopodobieństwo, że będą to robić tylko na rynek amerykański, z przeznaczeniem głównie dla wojska i policji. Zupełnie przypadkiem, idąc tutaj, spotkałem Mateusza Kanigowskiego. Kwiatek, co ty tutaj robisz? Cześć! Niemożliwe, zaproszenie, że się spotkaliśmy. Niesamowite, tak, zobacz, w Polsce się człowiek nie może złapać, a tu w Vegas padasz po prostu na ludzi, prawda? I kurczę, Glockiem się bawisz 47. Tak, nowy Glock z Glocka. Mateusz, szczerze, tak szczerze, naprawdę. Niech mi pani powie, tylko niech szczerze. Mi pani powie, Glock 47, dla mnie to, nie, naprawdę, mówię ci, ja trochę tak dawaj, się mów. Trochę podśmiechiwałem, że panie wzięli od 45 szkielet, dorzucili dłuższy zamek i mówią: patrzaj, ta ludzie, nowy. Ale Mateusz, ale tak zupełnie serio. Gdzie strzelasz z Glocków? To jest taka twoja broń. Tak. Do ćwiczeń, no do szkoleń. Ulubiony pistolet. Tak, ulubiony. No i mów mi teraz, co oni tu wykombinowali. No. Wiesz co, Kwiatek, powiem ci z mojej perspektywy, bo mieliśmy już tę rozmowę, nawet tutaj w takim wewnętrznym gronie. Glock 47, czy jest przełomem? Nie jest. Po pierwsze, wiemy o tym, że ten pistolet już funkcjonuje od pewnego czasu. On był zrobiony dla jednej z agencji rządowych pod określonym kontraktem. Dopiero kiedy jakby ekskluzywność tego kontraktu wygasła, Glock wypuścił ten pistolet na rynek cywilny i jego premiera jest właśnie teraz. Teraz, jeżeli rzeczywiście to, co powiedziałeś, to jest prawda, bo tutaj nie ma żadnej rewolucji, czyli mamy krótki szkielet i mamy zamek od Glocka 17, jeżeli chodzi o zakres długości. Ciekawostka polega na tym, że to, co zrobili w Glocku 47, to jest zmodyfikowany zamek, który ma przesunięty opór mechanizmu oporu powrotnego, w sensie ten element tutaj jest przesunięty w tył. Co to znaczy? Oznacza to, że przy zamku od 17 wykorzystujemy mechanizm oporu powrotny z Glocka 19. Tak? Czyli teraz mamy sprężynę, która jest relatywnie silna, mocna, krótsza, ale jest silna i mocna, ale zamek waży tyle, co od Glocka 17, bo zdarzyło mi się już rozmawiać z inżynierami Glocka tutaj na targach, czy masa tego zamka jest zmniejszona wobec 17. Okazuje się, że nie jest. Ale okazuje się również, że w przypadku wykorzystania tego krótkiego zespołu możemy wykorzystywać dłuższy i ciężki zamek bez ryzyka jakiegokolwiek zacięcia. Więc strzeliśmy z tego pistoletu. Efektem jest to, że mamy zamek, który nie porusza się wybitnie szybko, więc pistolet jest niezwykle przyjemny, ma bardzo fajny impuls podczas strzelania. Dlatego jest to, nie jest to jakaś niezwykła rewolucja, ale jest to przyjemny pistolet do strzelania, który daje nam możliwość odrobiny modułowości, której tak bardzo nam w Glocku brakowało. Czy to jest rewolucja? Nie, to jest kolejny Glock. Co pokazał nowego Glock? Nowego Glock. Więc jakby coś innego mogliby pokazać, ale nadal jest to ciekawa sprawa. Możemy jeszcze sobie omówić, jeżeli chcesz, ich nowy performance trigger, czyli nowy mechanizm spustowy, który wypuścił Glock, który ma być mechanizmem o rzeczywiście performance, czyli o zwiększonej wydajności strzelca. I teraz to, co możecie spojrzeć przede wszystkim od tej strony, to, że spust jest płaski z przodu, tak? Czyli w momencie, kiedy nacisnę na języczek pierwszej blokady, on się robi zupełnie płaski.
to na przykład irytuje dość mocno na przykład mnie, irytuje mnie w klasycznych spustach Glocka, że ten języczek jest mocno wystający. Z drugiej strony to też pozwala nam na dobry indeks palca na języku spustowym, bo jeżeli czuję ten języczek, to wiem, że naciskam na spust w osi lufy, czyli nie będę powodował problemu. Natomiast dla strzelców, którzy potrafią już ułożyć ten palec i pracować liniowo, ten spust może być przyjemny. Natomiast chciałbym, żebyście spojrzeli na charakterystykę jego pracy, która, mówiąc szczerze, według mnie nie jest wspaniała. Uważam, że Glock w swojej historii zrobił lepsze spusty, na przykład Glock w pistoletach 17L trzeciej generacji. Możecie spojrzeć, że mam do wybrania krótszy luz, zdecydowanie niż w normalnym spuście, ściana i teraz spójrzcie, ile tam mam jeszcze do przeciągnięcia, zanim pada strzał, tak? Więc to nie jest spust crispy. Pierwsza ściana, ściągam, czyli jest to spust lekko gumowaty. I teraz w kontekście też tego, jakie spusty wolimy, to na pewno jest spust, który fajnie może się sprawdzić przy slapach, czyli jeżeli będę pracował palcem przy szybkim strzelaniu na torze, to nie ma tak, jak wam się wydaje, że pracujecie sobie na reseciku i wszystko jest tak ładnie, pięknie. To są po prostu slapy tego typu. Więc spusty gumowane, takie gumowate, one się nawet dobrze sprawdzają. Natomiast nadal spójrzcie, jaki jest over travel, czyli po przełamaniu teraz, a teraz zobaczycie, co się dzieje z moim palcem w momencie resetu. Na pewno zauważyliście, że około 2 mm spust się cofnął. Czyli jest to reset zapadający się. I teraz na przykład w spustach aktualnie Timney, które są aftermarketowymi spustami do Glocka, bardzo dobrymi, bez odpowiedniej modyfikacji rusznikarskiej, tak to nazwijmy, te spusty również się zapadają. Ja za tym nie przepadam. W przypadku pracy na tym języku w sposób prawidłowy, czyli odpuszczania resetu od razu po strzale i w powrocie do ściany, ten zapadający się reset nie jest odczuwalny. Natomiast może powodować delikatny dyskomfort, to już jest bardzo osobista sprawa. Mówiąc szczerze, tym produktem jestem odrobinę zawiedziony, bo nie jest to żaden przełom. Wiem, że to nie jest coś, co na mnie robi jakieś niesamowite wrażenie, natomiast miło, że Glock w ogóle ruszył się odrobinę do przodu w kontekście modyfikacji swoich mechanizmów spustowych. Natomiast naprawdę mają w historii świetne mechanizmy spustowe i nie wiem, dlaczego nie znajdują się standardowo w ich pistoletach, ale to już jest pytanie do nich, nie do mnie. Słuchajcie, to jest pistolet, który nazywa się Vulcan 9, jest normalnie dziewiątką. Jest na pierwszy rzut oka, zobaczcie, pistoletem, który jest single action, double action, tak? Odciągamy kurek, strzelamy, nie odciągamy, możemy go odciągnąć spustem. Wszystko super. Ale zobaczcie, co ja teraz zrobię. Po przeładowaniu broni można kciukiem ten kurek po prostu zwyczajnie spuścić, odłożyć w przednie położenie. I teraz uwaga, odbezpieczamy broń i zobaczcie, co się dzieje, kiedy nacisnę na spust. Kurek opada, przy czym nie trzeba dołożyć mocnej siły tutaj do spustu, a następnie go zrzucamy. Czyli mamy takie, wiecie, wspomaganie. Broń po przeładowaniu i zrzuceniu kurku jest gotowa do strzału, ale już spustem nie musimy pokonywać ciężkiej drogi, ciężkiego spustu. Wystarczy delikatnie go nacisnąć i mamy broń gotową do strzelania. Powiem wam, że pierwszy raz w ogóle ever coś takiego widzę. No nie, zła rozkmina. Słuchajcie, jak to mawiają się, człowiek z drugim człowiekiem nie zajdzie, do Las Vegas musi przyjechać, żeby spotkać Macieja, szeryfa. Cześć. Z USA, cześć. Piąteczka. Siema. Po prostu strasznie się cieszę, że w ogóle mogłem cię dzisiaj spotkać. Jasne. Też tak naprawdę, żeśmy się już trochę namawiali. Tak, już to było, no, akcja zorganizowana. Dokładnie. Słuchaj, spotkać tutaj w ogóle. Ale pół świata trzeba przejechać, żeby się spotkać. Dokładnie. Sprawy z tego samego miejsca, no, Polski. Błagam cię, moglibyśmy pieszo, kurna, wyjść ze swoich domów i byśmy się zobaczyli. No dobrze, słuchaj, Maciej, ja powiem ci tak. Jedyną osobą, którą tu spotkałem naprawdę przypadkiem, to jest Ian z Forgotten Weapons. Natomiast zresztą to po prostu się trzeba tu ustawiać, bo tu jest masakra. Zamieszanie kompletne. Macieju, bo ja w ogóle to idę do ciebie, żeby ci przekazać, proszę bardzo, nie no, ekstra. Na safe dla ciebie. Na safe. Na Ameryka, ty nie ma safe'ów, no co ty, proszę cię. Mamy. Nie, bo w dużym pokoju leży. Safe. Po co mam sobie miejsce marnować w domu? Kiwelka pod ścianą, na półce. To przyklej gdzieś chociaż w jakimś kolorowym miejscu. Dobra, może w radiowozie iść tam z tyłu. O, dobra, to będzie dobre. To jest to taka wymiana, to proszę bardzo. Na twój safe. No. A teraz żeby to było w tle widać szeryfa. Jest, będzie szeryf. Szeryfa to ja sobie na maskę z tyłu nakleję. Jak mnie zatrzyma policja, to powiem, zobaczcie, kogo znam. Dokładnie, znajomości trzeba puścić, jasne, jasne. Dobrze, słuchaj, Maciej, strasznie było mi miło ciebie spotkać. Również. Naprawdę przefajna okazja. Ale z tego, co mówiłeś, do Polski się bierasz jakoś niebawem. No, no będę chyba w wakacje. Będę w Zgierzu. No właśnie, a ja w Łodzi. To się spotkamy na poligonie w Zapadach. Kurde, jesteśmy umówieni. Idź zwiedzaj, bo tu jest to, tak, tego tyle, że lecę. To się nie da ogarnąć. Dzięki wielkie. Trzymaj do zobaczyska jeszcze raz, piąteczkę. Cześć. Hej, czołem. Hej.
Nara, hej. Oj, słuchajcie, naprawdę będę wpadał częściej do Vegas, chociażby dlatego, żeby właśnie spotkać Macieja, szeryfa z USA. Yeah. Kolejnym stoiskiem, które po Caltechu zrobiło na mnie wrażenie, była firma Ohio Ordnance Works. Firma produkuje między innymi kopię karabinu wsparcia BAR, Browning Automatic Rifle. Tak, to ten sam, znany na przykład z szeregowca Ryana. Oraz uwaga, produkują jeszcze jego współczesną wersję. Oczywiście w kalibrze 30.06 Springfield, czyli 7.62 na 63 mm. Tak, tak, dobrze słyszeliście. Zastanawiam się nad użytecznością tej broni na współczesnym polu walki. Broni bardzo ciężkiej, strzelającej potężnym kalibrem 30, który pozwala przebijać, nie wiem, wały okopów na przykład, albo cztery ściany naraz w budynku. Natomiast trzeba powiedzieć jedną rzecz, że broń jest poręczna, kiedy ją wziąć. Ciężka, ale poręczna. Po prostu zaprojektowali od nowa bara. Zrobili takiego bara XXI wieku. I szczerze? No, kupiłbym, no. Bar z Ohio Ordnance Works to najmniejszy karabin z oferty. Firma robi także kopie wielkokalibrowych karabinów, jakie montowane były na pokładach bombowców czy w wozach opancerzonych. Tak naprawdę każdy Amerykanin może wejść w ich posiadanie, no pod warunkiem, że ma odpowiednio zasobny portfel. No i widzicie, takie baby można sobie kupić, ale powiem wam taką ciekawostkę, nie spodziewałem się tego. A tymczasem Amerykanie oczywiście mogą kupić sobie taki staw bez problemu, zrób tak jak my, ale też musi być to broń przerobiona na ogień pojedynczy. Także w Ameryce też nie jest tak różowo. Jeżeli myślicie, że tutaj można posiadać właśnie takie karabiny strzelające seriami, ogniem seryjnym, to niestety jest identycznie jak w Polsce. Ale sprzęcik jest po prostu petarda w pyte, no. Tak, w USA produkuje się petarda karabiny, pistolety, strzelby. Ale co ciekawe, na rynku amerykańskim jest także miejsce na totalny badziew, który też znajduje nabywców. Na przykład bardzo zaskoczyło mnie stoisko firmy High Point, która moim zdaniem produkuje broń na poziomie umiejętności inżynieryjnych przedszkolaka. Ich pistolety i karabiny przypominają broń skonstruowaną przez człowieka, który ostatnie 100 lat spędził w śpiączce farmakologicznej i przespał przełomowe etapy w rozwoju broni. Dlatego nie ma pojęcia o dokonaniach pana Browninga czy Stonera. Pistolety High Point to nieporęczne kloce, działające na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. Są ciężkie, duże, nieporęczne, co oczywiście nie przeszkadza producentowi robić wersji kompaktowych tych pistoletów. Ale najbardziej zaskoczyła mnie frekwencja na tym stoisku. Tam naprawdę była masa ludzi, którzy o tą broń pytali. Dlaczego? Bo pistolety High Pointa są najtańsze w USA. A przeciętnego redneka interesuje tylko to, czy wystrzeli z tego pocisk i czy trafi kojota, który podbiera mu kury. Oto Ameryka, proszę państwa. Słuchajcie, nie miałem w planach, a zajrzałem na stoisko firmy Zero Delta, gdzie przesympatyczny team, za chwilę pokażę wam, jak poskładać z kilku części pistolet. Coś jak nasz Grot, tylko to jest pistolet modułowy. Można zrobić wersję krótszą, dłuższą, z dłuższym chwytem, na przykład zrobić taką a la Glock 17 albo Glock 19. Tak to właśnie wygląda. Multum. Jakichś, słuchajcie, dziwnych pistoletów, które można na przykład poskładać jak z klocków Lego. I ktoś się zacznie zastanawiać, kto to kupi. Powiem wam tak, to jest tak wielki rynek broni, tu jest tak dużo odbiorców tej broni, tak wielu użytkowników, że nawet jak takich pistoletów jak klocki Lego składanych sprzedasz 500, to i tak zarobisz, nie? Dlatego oni takie rzeczy robią, nie boją się robić takich rzeczy, bo tak się inaczej na tym nie stracą, oni to sprzedadzą, tak? To już chciałoby być naprawdę już totalnie tandeta jakaś, żeby to tam, wiecie, nikt tego nie kupił. Kupią. Dlatego właśnie taki wolny rynek broni tutaj powoduje, że tu cały czas się po prostu nakręca koniunktura.
na targach Shot Show trzeba coś zjeść. Powiem tak, jest tutaj na każdym piętrze tak naprawdę wielki taki food court, gdzie tak naprawdę jest to samo. Jest jakaś pizza w kawałkach, jest jakieś meksykańskie jedzenie, jakieś azjatyckie, jakieś śródziemnomorskie, które ja dzisiaj wziąłem, czyli jakaś taka bułeczka, ziemniaczki, jakieś mięsko, do tego taka mała surweczka. Oczywiście wziąłem sobie na deser batonik Hersheya. To, co widzicie tutaj, o, to takie to żarełko, to tu na terenie targów Shot Show kosztuje 21 dolców. Proszę, tak powstaje aeroprecyzyn, o, z takiego kawałka, potem robią dęk. Aero przygotowało nowy karabin, tak zwany Solus, który występuje w dwóch głównych wariantach. Wariant podstawowy w osadzie plastikowej oraz wariant Competition w osadzie aluminiowej. Oba będą występowały w dwóch wariantach kalibrowych, czyli 308 oraz 6,5 Creedmoor z lufami 20 i 22 cale. Natomiast już nas chłopaki też zapewnili, że w drugiej połowie roku będą lufy dłuższe, czyli 24 i 26 cali. Aero postawiło na precyzję i cały monoblok tutaj systemu przeładowania jest z jednego elementu, ze stali. Więc nie ma czegoś takiego, że szyna jest dokręcona. To jest monolit, więc już mówimy o precyzji najwyższej. Oczywiście, tak jak na dzisiejsze standardy przystało, na dole mamy pełną szynę Arka w systemie tutaj montażowym, więc jeżeli chcemy jakieś bipody montować, to bez problemu jesteśmy w stanie to zrobić. W pełni regulowana kolba, czyli zarówno baka, jak i stopka we wszystkich płaszczyznach. Pionowy chwyt aero, to też jest nowość na ten rok, oraz chwyt pod kciuk. Więc można powiedzieć, że karabinek zebrał to, co najlepsze z różnego typu marek i został kompleksowo zrobiony w jakości i w standardzie właśnie Aero Precision. Cena najniższa, która jeszcze czekamy troszeczkę, żeby ją tutaj do końca ułożyć, to będzie za tą wersję właśnie w plastikowej osadzie, w lufie, która jest zwężana. To jest taki basic, który będzie w naprawdę fajnej, przystępnej cenie. Taki dla Kwiatkowskiego. Taki dla Kwiatkowskiego. Dobrze. Mamy tutaj naprawdę bardzo fajną osadę z mnóstwem fajnych rozwiązań, które na pewno strzelcy docenią. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał level wyżej wejść, powiedzmy, w ten sprzęt tutaj właśnie w Solusa, ale w wyższej kategorii, wchodzi w ten wariant Competition, czyli właśnie w osadzie aluminiowej. Jeżeli jeszcze komuś jest mało i chciałby wejść na jeszcze wyższy level, będzie możliwość, czekamy tylko na informację już finalną, jak to będzie można zrobić, otrzymania tych karabinków, natomiast zamontowaną lufą Proofa. Natomiast fajne jest to, że jeżeli użytkownik na przykład na początku kupi taki karabinek, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za pół roku domówił sobie samą osadę i po prostu to przemontował. Bardzo miło zaskoczyło mnie stoisko Smith & Wessona. Na Shot Show zaprezentowali kilka ciekawych nowości, jak subkompaktowy pistolet Equalizer zasilany nabojami 9 para z chwytowym bezpiecznikiem a la Colt 1911. Pokazali dwie wersje pistoletów M&P Competition na aluminiowych szkieletach, czy wersję pistoletów Military Police na amunicję 5,7 na 28 mm. Na stoisku HK nie było większych zaskoczeń. 416 w różnych wariantach bez zmian, podobnie jak 417, ale za to firma pokazała pistolety VP9, czyli amerykański odpowiednik naszych europejskich SFP9, ale w wersji Optic Ready oraz ze zmienionym zatrzaskiem magazynka w postaci guzika, a nie dźwigni. No, oczywiście wiem, szału nie ma, ale to zawsze coś. Karbonowe lufy, plastikowe łoża, zobaczcie, nowocześnie powycinane w różnych kolorach. I muszę wam powiedzieć, że takich sztucerów, takich czterotaktów tutaj nowoczesnych właśnie jest bardzo dużo, ponieważ jest to bardzo w Ameryce popularna broń do polowania, do tam jakiejś obrony miru i tak dalej. Więc tu jest tych firm, które robią takie sztucery, to po prostu są setki tutaj wystawione. To Real Avid, czyli akcesoria między innymi do pielęgnacji, rozkładania aerów. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Zobaczcie, przecieraki, wyciory, kurka, blaszka. Po prostu, no, nic tylko kupować. Zobaczcie, całe zestawy. Takie, siaki, podkładki, walizeczki, pierdółeczki. No, raj dla gadżeciarza.
czasie mojego pobytu w Las Vegas pytaliście mnie w mailach, czy Dzianik pokazał swojego rajwala z metalowym szkieletem. Tak, pokazał, ale jedyne co mogę o nim powiedzieć, to że szkielet jest metalowy. Oczywiście należy teraz sprawdzić pistolet, postrzelać z niego i porównać do rajwala na plastikowym szkielecie, ale pozwólcie, że to zrobię dopiero już w Polsce. Natomiast wrażenie zrobiła na mnie prezentacja maszyny, której Dzianik używa do pokrywania pistoletów powłoką Ceracot i laserowego grawerowania na broni fikuśnych obrazków i wzorków. Wszystko dzieje się podczas jednego procesu po umieszczeniu pistoletu w maszynie. Firma Stoger pokazała znane już STR-ki dziewiątki w wersji full size, compact i subcompact. Mossberg pokazał m.in. najnowsze wersje swoich pistoletów serii MC, tym razem jednak przystosowanych do montażu optyki oraz z moim zdaniem delikatnie zmienioną fakturą chwytu. Na stoisku Eevee pokazano wszystko to, co znamy od dawna w Polsce, czyli Masady, Tavory czy Uzi, ale także można było zobaczyć najnowszą wersję karabinu Karmel, który jest nowoczesnym modułowym karabinem o ergonomii i karabinków AR-15. Poza kilkoma nowościami na targach zobaczyłem wiele konstrukcji, które są od dawna dostępne w Polsce. Trzeba pamiętać, że Polska przestała być krajem drugiej czy trzeciej kategorii, jeśli chodzi o dostęp do najnowszych konstrukcji. Dzisiaj nie trzeba lecieć na drugi koniec świata, żeby pomacać broń, na którą w Polsce będziemy czekać na przykład latami. Owszem, targi SHOT Show to Niagara nowości i ciekawych konstrukcji, ale dzisiaj dla przeciętnego polskiego posiadacza broni, targi przestały być mitycznym Edenem. Zobaczcie, przyszedłem sobie na burgierka od Daniel Defense. Oczywiście Kwiatek zasiądzie w strefie VIP. I zobaczcie, zobaczcie za chwilkę, jakiego będziemy jedli. Wow, jest luksusowo. Dobra, było śniadanie, lunch i teraz kolacja. No to chyba najwyższy czas na podsumowanie. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście przyjechać chociaż raz na SHOT Show, jest to wasze marzenie, to po prostu to zróbcie. Jeśli nie w przyszłym roku, to w kolejnym. Ale warto, jeżeli interesujesz się bronią, jeżeli jesteś człowiekiem, który ma taką zajawkę, mówię, nie tylko nawet na posiadanie broni, ale w ogóle jeżeli się interesujesz, to myślę, że raz w życiu warto tutaj przyjechać. Jeżeli ktoś chce przyjechać po prostu do Las Vegas turystycznie, to powiem wam, że to miasto to jest masakra. To miasto to jest tandeta, to jest kicz. To jest po prostu turbomielno. To miasto jest w całości zbudowane na bazie kopii jakichś zabytków z Europy, albo w ogóle ze świata. Tu mamy piramidy, mamy wieżę Eiffla, mamy Wenecję, o, za moimi plecami teraz gondole, Wenecja, nie? To wygląda tak, jakby ci, co tutaj inwestują, mieli jakiś kompleks Europy i stwierdzili, co, no, nas nie stać? No, będziemy mieli swoją wieżę Eiffla. Podejrzewam, że gdyby Pałac Kultury nasz na przykład był atrakcją turystyczną, taką jakąś światową, to podejrzewam, że tutaj jakiś hotelarz by wybudował kopię Pałacu Kultury i do tego w skali 1:1. I zrobił tam oczywiście hotel, kasyno i 10 restauracji. Taka ciekawostka, tutaj wszystko się nazywa Palazzo. Właściwie co drugi budynek jest jakimś palazzo. W ogóle tu wszystko się nazywa z włoskiego albo z francuskiego języka. Tylko budynek Trumpa nazywa się Trump. Jest złoty. I jeszcze jedna ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to wspaniali ludzie, którzy są na stoiskach, którzy też służą pomocą. I to jest takie tutaj bardzo, bardzo amerykańskie. Podchodzisz do stoiska, stajesz na chwilkę i od razu gość, ale nie nachalnie, ale mówi, how are you? Tak? W czym mogę ci pomóc? Skąd przyjechałeś? Bardzo fajnie oni reagują tutaj, kiedy ja mówię, że przyleciałem z Polski, nie? I że mam tam kanał YouTube o broni. Oni mówią, wow, w ogóle gość, nie? I jak złapią taki haczyk, że ty jesteś właśnie z drugiego krańca świata, a przyjechałeś tu do nich obejrzeć tą ich broń, to co oni tutaj dzisiaj pokazali, to po prostu są dla ciebie. Możesz cały dzień na takim stoisku spędzić i nikt cię z niego po prostu nie wygoni.
Jedna rzecz ważna, o której musicie pamiętać, to jeżeli jedziecie, lecicie do Las Vegas na Shot Show, nie lećcie tutaj sami, tak jak ja. Będziecie chodzić po tym mieście jak sami jak palec w dupie, za przeproszeniem. Przyjechać trzeba z kimś, najpierw z jakąś ekipą, żeby chodzić, chłonąć to wszystko, co jest na Shot Show, żeby potem przy piwku usiąść wieczorem i pogadać o tym, co się działo. Ale tak ogólnie jest naprawdę na plus. Tak pomyślałem, że chyba takie smutne to zakończenie było. No to macie tutaj obrazki z Vegas nocą. Prezentuje się o wiele lepiej niż za dnia, bo świecą wszystkie neony i w ogóle tak naprawdę, umówmy się, jest kolorowo, tandetnie, ale fajnie. Serdeczne podziękowania chciałem teraz przekazać dla Andrzeja i Matiego. Panowie już wiedzą za co. No i przede wszystkim chciałem powiedzieć, szkoda, że nie udało nam się po prostu na ten wyjazd pojechać razem. Ale jak to mawiałem, co się odleczy, to nie ucieczy, także w przyszłym roku może Vegas będzie nasze. Dzięki serdeczne za obejrzenie tej relacji. Dzięki za wszystkie suby, lajki i do zobaczenia w kolejnym odcinku Strzelnicy TV. Kwiatek odmeldowuje się.